Witam na meczyku Ligi CPL Action sezonu 6. Szósta kolejka. Mam przyjemność komentować meczyk BWP ekipa druga kontra Prosto Klan. Jak widzieliśmy, BWP niestety grają w osłabieniu. Mapa Runberg, tryb szturm, zimą. Po 5 minut dwie rundy, czyli każda drużyna raz atakuje, raz broni. Fajna mapka. Pamiętam, że w poprzednich sezonach ligi CPL, ale w normalnych, w innych zasadach, czyli po 7, trochę sprawiała problemy. I tak pokażemy, co panowie mają. BWP grają na King Dragonie i się Szczecin tyczy dwójce i IMX-em 4-4-9. Prosto Klan na Atomiku, Defenderze, T3 dwójce, 50 TP i Nomadzie. O, kto tu nam się trzema biegłościami? Kolega Simon 719. Lecimy w górę. Trudna mapa, szczerze mówiąc, w tym trybie. No, na pewno nie jest plusem to, że BWP mają gracza mniej. No kurczę, widzę. Kijaneczki, że tak pozwolę sobie ich pieszczotliwie nazwać. Pierwsze mamy spociki. Mocno wyszli, nie siedzą na kapie. Dobra, mamy pierwszą wymianę. O kurczę, czyżby BWP chciały doprowadzić do wyrównania szans. Czyli gramy po czterech. No nie pykło, ale niedużo brakło, niedużo. Kolega Meller ma... ile? 433 hapsa. Dobra. No, tu kijaneczki, szybki wjazd, bo no w sumie chyba na tym to polega, kurczę. No skończą tu Mellera, czy nie skończą? Nie to, że ci Meller źle życzy, ale chodziło mi po prostu o skuteczność BWP w tym momencie i mamy 1-1, jak widać. BWP tutaj zaraz kogoś, no. Oj, nie pykło. Mamy 2-2. Oczywiście... Nie zapominajmy, że BWP jedną lufę, więc jest 3-2. Ale tutaj widzę, że Benek, kurczę, robi ładną robotę tym King Dragonem. No Madzik jest na reloadzie. Jakbyś wyczaił bluesa, to byś to chyba tu pociągnął, kurczę. Inaczej Rudy będzie właśnie wspomnieniem i jest wspomnieniem. Mamy 3-2. I niestety nie wróżę tu sukcesów BWP. Dobra, ale kolega walczy, sporo hapsa, no troszeczkę mniej teraz. Nomadzik jest nieprzeładowany, ale Nomadzik za sekundę będzie i chyba będzie zaraz koniec. Panacea SPB 120 chyba jednak zrobi to szybciej, czyli atomikiem. Nie, a dobra. Daleczek stawia kropkę na D. No BWP muszą uznać wyższość, no przewaga była w lufach, no to kurczę, ciężko to ocenić i tak bardzo fajnie walczyli i tak dobrze, nie oceniajmy, po stronie przegranych, czyli BWP najwięcej zrobił, 1900 zbenek właśnie na King Dragonie, po stronie wygranych, 2370 Atomix, Panaceon SPB 120 nastukał, no ładnie kolega nawalił. Kurczę, zwróćcie uwagę, jak medy w naszej lidze robią robotę. BWP wcześniej chyba były pierwszymi, którzy tak notorycznie na sobie używają medów i to, kurczę, skutkuje. Warto wziąć pod uwagę. Nie tak, kurczę, sorry, ciągle mi się tu myli. Dobra, może nie ciągle, teraz mi się pomyliło. No i Draku nam robi szybką zmianę stron. Czy dojdzie brakujący element? Tak zwany piąty element do BWP, czy nie dojdzie? Tu jest w ogóle jakiś myczek, panowie czołgów nie wybierają. Wybierać. To byłoby już tragedia w ogóle nie zagrać. Przypominam, że nawet przegrany w granicy mniejszą ludą zawsze urywa się tanki, także to w końcowym rozrachuneczku może pomóc. Choć BWP są akurat w bardzo rewelacyjnej sytuacji, bo
Zarówno pierwsza, jak i druga drużyna BWP okupują szczyt listy przebojów, czyli listę, znaczy tabelę. Kurczę, zaplątałem się z tą listą przebojów. Dobra, runda druga. BWP się teraz broni. Kijaneczki atakują, czyli prosto klan. Może inaczej, tłumacząc dosłownie, po prostu klan. Gdyż to znaczy. Dobra, i tak, BWP na się trzecim tyczy dwójce VC 101, ja mi 7449, a prosto klan bierze STRV, Atomika, Defendera tyczy dwójeczkę i Nomada po raz kolejny. Dobra. Rzut okiem na drużynę atakującą. Że nikt tu jeszcze nie wjechał w jakiś dziwny, tajemniczy sposób. Dobra. A tu mamy BWP. W tej sytuacji panowie grając w osłabieniu zdecydowanie powinni się mocno zabunkrować, gdyż tutaj w tak zwanym akademiku jest kilka fajnych miejscóweczek, gdzie taka fałeczka AMX czy T3-2 i trzeci również dobrze postawione na wieżyce zrobi niezłą robotę. Choć panowie, bo mam trochę inną taktykę, czyli Rudy będzie nam tam zrobił z daleka lub nie zdążył przeskoczyć. O kurczę, szybki rush, bardzo szybki. Czy zdąży BWP się tu fajnie ustawić? Aha, oni się tam ustawiają. Nie wiem, czy to jest zamysł taktyczny, czy po prostu braku czasu na dojazd. O. Nie wiem, bo tu będzie zaraz presja. Nie no, presji nie będzie. Będzie presja. Zaraz będzie presja kapa, gdyż tam STRV i Nomad zmierzają. Nie, czyli na grudy tam robi robotę. Czy długo to zobaczymy? Dobra. Panowie będą mieć plecy. Chyba będą mieli lekki problem. Choć Rudy to powinien dawać po równoległej. Dobra. 3 na 3 ze wsparciem Rudego z tyłu. Kurczę, obniżymy się jakoś tak, żeby to fajnie było widać. Tutaj panowie dostają z tyłu, czyli dostają od tych, ale Rudy też robi swoją robotę. Mamy 1-0 dla Kijanek. Właśnie, tutaj te czołgi wjeżdżające na plecy, czyli STRV i kurczę Nomad. No niestety zrobią bardzo złą robotę. Już mamy 2-0. Rudy przy swoim reloadzie nie jest w stanie ich tu wspomóc, choćby chciał. I tak, Zbenka będzie w tym momencie zostanie zmaltretowany. I został nam tylko Rudy. Mamy 3-0, licząc Luffy, który nie ma 4-0. Nie przypuszczam, aby Rudy to w jakiś sposób odwrócił. Ładny Ding, czyli Defenderek pięknie odbił od Rudego. Nie przesuwamy kamerki, no niestety pogrom. Brak jednej Luffy jest jednak straszny. W starciu 5 na 5. Gratulation dla Prosto Klan. Gratulacje dla BWP za walkę do końca. I tu nam Zbenek zrobił na VC 101 z 1900, a po stronie atakujących mamy te trzy dwójeczki robiące nam 1750. I to w zasadzie byłoby na tyle. No niestety troszeczkę łatwo BWP, a czy z powodu braku jednego zawodnika oddały punkty? No szkoda, szkoda. Ale tak jak mówię, niedużo to wpłynie na ich wynik w tabeli, więc złych meczy musieliby mieć naprawdę dużo. Dobra, ja dziękuję w takim razie. Gratulation i zapraszam na ponowne transmisje.